Historia to daty. Jesteśmy tutaj 17 września, w rocznicę napaści ze wschodu. Ale proszę Państwa, są daty, które łączą się w logiczną całość. Takie daty to 23 sierpnia 1939 roku, pakt Ribbentrop-Mołotow, 1 września 1939 roku, wynikająca z tego paktu napaść niemiecka na Polskę, no i 17 września uzgodniona napaść ze strony naszego wschodniego sąsiada. Proszę Państwa, pakt Ribbentrop-Mołotow mógł się wydawać zaskoczeniem. Jak to komuniści dogadują się z nazistami? Zaskoczeniem jednak nie był. Historycy wiedzą, że już w latach 20. w Kominternie pojawiły się propozycje ułożenia się z nazistami, z NSDAP. W Kominternie taką linię reprezentował Karol Radek. Natomiast po stronie NSDAP, no, Józef Goebbels razem z komunistami organizował strajki na terenie Niemiec. Poza tym była ścisła współpraca wojskowa między Niemcami a Związkiem Sowieckim w okresie międzywojennym. Pewien autor rosyjski nawet napisał tak: miecz Wehrmachtu wykuwał się w Rosji. Pakt Ribbentrop-Mołotow był też próbą wcielenia w życie wielkiej koncepcji geopolitycznej określanej jako blok kontynentalny, sięgający od Morza Północnego, Atlantyckiego po Pacyfik. Jest to też jedyny pakt chyba, który doczekał się ballady na swój temat. Taki pieśniarz rosyjski Aleksander Gorodnicki właśnie napisał dość urokliwą balladę, chociaż cierpnie skóra, kiedy się słucha treści tej ballady. Oto Europa została podzielona, jutro będziemy dzielić Azję. Tak sobie obiecywali sygnatariusze, aż do listopada 1940 roku. Proszę Państwa, jesteśmy krytycznie nastawieni do swojej historii. Czasami wydaje nam się, że to jest pasmo udręk, no, droga przez mękę, jaką musieliśmy przejść jako naród. Ale popatrzmy też na te możliwości działania, które posiadała i nadal posiada Polska. Mówiłem o tych trzech datach, a jedna pomijana może i lekceważona, zasługuje na szczególną uwagę. 5 maja 1939 roku. Wtedy to polski minister spraw zagranicznych Józef Beck w mowie sejmowej odrzucił żądania Hitlera. Był za to krytykowany, ale proszę Państwa, co to oznaczało? Wystąpienie Becka zainicjowało rozwiązywanie kwestii niemieckiej, kwestii III Rzeszy. Równo 6 lat po tym wystąpieniu, w maju 1945 roku, jak wyglądał Berlin? Na zdjęciach archiwalnych możemy to zobaczyć. Niemcy leżały w gruzach. No ale to rozwiązanie tylko połowy polskiego problemu, bo pozostał problem Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego. No, trzeba powiedzieć, że rozwiązanie tego problemu zajęło nam o wiele więcej czasu, a przełomowe tutaj okazały się lata 70. i 80. Przełom lat 70. i 80. Pewien rosyjski autor współczesny tak napisał: polski papież, polska solidarność to dwie celnie wystrzelone torpedy, które ugodziły w sowiecki okręt, po czym ten zwolna, ale nieuchronnie zaczął tonąć. Proszę Państwa, ta wielka animozja, jaką czuwają Rosjanie współcześnie wobec Polski, jest właśnie w dużej mierze podyktowana tą pretensją, że rozwiązaliśmy Związek Sowiecki. Ale proszę Państwa, chciałbym tutaj powiedzieć tak, no nie popadajmy w triumfalizm. Nie popadajmy w triumfalizm, bowiem nasze zwycięstwo nie jest pełne i być może nie jest ostateczne. Parę miesięcy temu amerykański historyk na
forum zresztą Unii Europejskiej w Brukseli, powiedział coś takiego. Moskwa prowadzi politykę paktu Ribbentrop-Mołotow. Moskwa, czy tylko Moskwa? Przecież wiadomo ze znanej piosenki, że do tanga trzeba dwojga. A Berlin, jaką prowadzi politykę? Otóż, proszę Państwa, współczesne wcielenie wielkiego bloku kontynentalnego to jest propozycja Putina złożona parę lat temu wspólnej przestrzeni od Władywostoku do Gibraltaru. W tym roku kanclerz Niemiec Angela Merkel dwukrotnie poparła ten projekt geopolityczny. Proszę Państwa, wysnuwamy i wszyscy wzywają nas do tego, żebyśmy wysnuwali wnioski z naszej historii. Ale to samo możemy dedykować naszym sąsiadom. Niech Niemcy, niech Rosjanie także wyciągną wnioski ze swojej historii, błędów, które popełnili. Obecnie w Niemczech trwa akcja opłakiwania czy kreowania Niemiec na główną ofiarę II wojny światowej. Rosjanie czy Związek Sowiecki poniosły, narody rosyjskie czy sowieckie poniosły największe straty ilościowe w czasie II wojny światowej. Wszystko to przez nierozważną, nieroztropną politykę. Więc apel z naszej strony. Nie ruszajcie nas, bo wiadomo, czym to się może skończyć. Wiadomo to z historii. Ale proszę Państwa, jeśli jesteśmy przy dacie 17 września, muszę powiedzieć, że nad naszym współczesnym i wewnętrznym życiem ciągle ta data ciąży. Oznaczała bowiem ona osadzenie w Polsce w perspektywie elity politycznej, której naród polski jest czymś obcym, jest czymś podejrzanym. No, współcześnie to się mówi, polskość to nienormalność. Proszę Państwa, kryterium oceny polityka jest następujące. Czy działa zgodnie z racją stanu, czy działa zgodnie z interesem narodowym. Nie ma innego kryterium skuteczności polityka, wartości oceniania polityka. A nawet sam cel polityki to jest realizacja interesu narodowego. Tymczasem ci, którzy walczą o interes narodowy, są przez tak zwany salon, przez media głównego nurtu szkalowani. Ksenofobia, nacjonalizm, a czasami nawet i antysemityzm. Jakie to daje skutki? No to polityk, który zniszczył polski przemysł stoczniowy, jemu nikt nie zarzuci, że jest ksenofobem, nacjonalistą, a nawet antysemitą. I tak można te przykłady mnożyć. Proszę Państwa, to jest naleciałość tego 17 września. Nie będziemy egzystować w pokoju i w dobrobycie jako naród, jeśli tej naleciałości nie usuniemy. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze.